Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga, witam was na kanale Game Project. Dzisiaj kolejny odcinek z projektowania skinów, dosyć można powiedzieć inny, ponieważ ten skin, który tutaj widzicie, jest specjalnie przygotowany na konkurs NVIDII, w którym można wygrać kartę graficzną GTX 970. I postanowiłem, sporo osób mi właśnie podesłało ten link do tego konkursu i mówię, skoro dużo osób mi podesłało, no to warto w sumie spróbować wystartować w takim konkursie. W sumie nie wiem, czy w jakichś graficznych konkursach startowałem, chyba nie, tak mi się wydaje, że nie. Dlatego wydaje mi się, że to taki, można powiedzieć, nowe doświadczenie. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. No, skiny i tak się projektuje, więc też coś dla was będzie nowego na kanale. Głównym założeniem tego skina było to, że trzeba umieścić logo, które było umieszczone na stronie NVIDII. Więc umieściłem je tutaj z tyłu. Cały skin został zrobiony taki w zielono-biało-czarnym, delikatnym też karbonie kolorach. Ale żebyście zobaczyli, jak powstał ten skin, zapraszam was na szybkiego speedarta i na końcu zobaczycie, jak prezentuje się w grze. I w grze będzie prezentował się, powiem wam, całkiem inaczej, bo zastosowałem całkowicie inną technikę wyglądu tego skina, a zobaczycie to na samym końcu. Dlatego zapraszam. We'll be right back.
Moi drodzy, i tak właśnie prezentuje się skin zrobiony na konkurs NVIDII. Mam nadzieję, że może mi się powiedzie. No zobaczymy, konkurencja też jest dosyć spora, jeżeli chodzi o ten konkurs. Tak jak widzicie, jest zrobiony w troszeczkę innym stylu, ponieważ tego skina zrobiłem w połysku. No wydaje mi się, że dosyć ciekawie to wygląda, jeżeli chodzi o czarny, zielony i biały, plus jeszcze karbon pod spodem, tak w takim połysku. No fajnie, dosyć nietypowy, nie widziałem jeszcze w Counter-Strike'u w połysku broni. No chyba, że widzieliście, więc podsyłajcie, bo jestem bardzo ciekawy. Dobra, nie będę tam się wychylał, bo jak mi zrobią boty, to będzie wstyd. No i tak mniej więcej wygląda. Jeżeli skin wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co o nim sądzicie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie, będzie tego o wiele więcej. Zakończyliśmy już turniej Elowego eSports Cup, więc będę trochę już teraz więcej poświęcić się dla Twitcha i dla YouTube'a, żeby dla was więcej rzeczy ponagrywać. No i to było w sumie tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Widzimy się na Twitchu albo na kanale Game Project. Na razie, trzymajcie się. Cześć!